siema, myślałem, że kład mi nie odpali. Odpalił, jadę na mynie, słuchajcie, szykuję Raptora do nowej ukleiny, czyli zrywanie starej i szykowanie plastików pod oklejanie na nową okleinę. Jaka to wyjdzie ta okleina, jaka ona będzie, to zobaczycie już na koniec projektu. Oczywiście ogram to, no będzie wszystko, nawet przy oklejaniu będziecie widzieli, co to jest za okleina. Okleina będzie z SM Stickers. Polecam bardzo. Raptor będzie miał kompanko. Ciekawe jak te stare te, jak ta stara okleina mi odejdzie. Muszę ochrzcić nowy kask. Patrzcie, jakie dostałem ciepłe rękawice z Lita. Wysłali, mówią, Bleku, żebyś nie marzł. Wiemy, że będziesz zimą jeździł. Tu wszystko czuć, a tutaj wierzchnia strona jest docieplana. Oj, dawno nie jeździłem Raptorem. Dobrze, że się ociepliło. Jak go umyję, to muszę powoli wracać. Szkoda, że tak mokro, bo bym coś na koło powyrywał. Ale mnie pochlapało i kamerę też. Ale tu ślizgo. Tu jeszcze lód jest, ty. Bez kitu. Lodowisko. Normalnie droga zamarznięta. Można gumę palić. Wczoraj to była szklanka, co? Daniel nasz się połamał wczoraj w Niemcowni. Kurde, wysiadał z ciężarówki i padł na szklance jak beta. Cały będę uświniony. Już nie chcę patrzeć tego plecaka. Ale drogę sobie wybrałem. Albo to w pole tam wjechać. Muszę filtr wyczyścić, muszę nasmarować zawieszenie.
raptor się przewietrzy, bleku się przewietrzy. Ubrałem trzy pary spodni, trochę wieje, ale Paweł się ostatnio na mynie w tych minus wybrał, mówi, że tak przemarł, że nie mógł wrócić. Wyjeździe nie myliśmy, nie było kiedy, za późno wróciliśmy, ciemno było. Po nocy wracaliśmy, nie wiem, która to była. 21, 22. No i zobaczyłem tego kłada i mówię, nie, zmieniam okleinę. Będzie podobna jak na tym, jak na motocyklu. Będzie porównanie, czysty, brudny. Ile tu piachu jest, oj. Pierw muszę to spłuchać, bo to pianą to mi nic nie da. Umyć go i powoli do domu. Oj, na mokre siedzenie. Ale gorąca woda leci dobrze. Ale powiem wam, jeżeli chodzi o opony na zimę,
usta założyć maksisy, bo te są bardzo twarde. Ślizga się po prostu na mokrym jak głupi. Patrzcie, tu też FMX w Raptorze. I okleiny podobne zajdą. Rozmyciane. Turbopiana. W ogóle będę musiał posprawdzać śrubki, czy są wszystkie dokręcone. Dobrze, starczy. Teraz jeszcze. Teraz to pieniążka wrzuć. Go trochę przepcham. W ogóle muszę porządek tu z instalacją zrobić elektryczną, bo bajzel jest taki. Nie podoba mi się to. O, słuchajcie, jak ktoś potrzebuje części do Raptora, to coś jeszcze tam mam na OLX-a powystawiane. Niektórych rzeczy nie mam wystawionych. Także śmiało wbijajcie, jak ktoś do Raptora potrzebujecie. Oczywiście ceny zawsze robi niższe niż inni wystawiają. No teraz na miasto można jechać. Teraz to nie ma wstydu, panie. Nabłyszczymy go jeszcze. Może na moto Mikołaje będzie. Teraz to jak nówka. Taki street. Tu jeszcze piasek wlatuje. Ja się pytam, skąd ten piach. Powiem wam, fajnie się tak przejechać kładem. Nawet jak jest zimno. Teraz to trzeba się trochę przyjechać. Jedynie co zmarzłem, to w twarz. Tak, w twarz, to mi cięło tu poliki. W ręce nie, w nogi też nie. Tylko żeby zapalił. Ty. Coś tu nie tak jest. Z tym. Nie wiem, muszę to rozebrać albo go wymienić w ogóle, bo od dłuższego czasu właśnie jakby nie było tam styku. Ale to nawet nie musiała być teraz woda po myciu. Wątpię, żeby tam się dostała. W ogóle ten włącznik muszę wymienić. W ogóle nie pasuje, bo jest niebieski.
powoli trzeba, żeby się nie pochlapać. Jajdź. Dobra, jedną rundkę zrobię. Tak się pochlapię, tak. Najwyżej szmatką przetnę. Kuby, czy jak to tam się nazywa, to są bardzo twarde opony, a jak jeszcze jest zimno, to już w ogóle. Na żwirownie, na takie kolejny, no to są fajne. Ale tak, żeby tutaj po mieście pojeździć, to maksicy są bardziej miękkie. Free ride. Żałuję, że u nas śniegu nie ma, nie? I w ogóle nie było. Bo to, co napadało, to się w ogóle nie liczy. Dobra, zawinę na rondzie. Bo wiem, że tutaj zamiecie, nie? Do domu będę szykował plastiki pod nową okleinę. Zastanawiam się, czy nie okleić okleinę na okleinę, ale zobaczę, jak ona w ogóle będzie odchodziła. Na fragmencie przykleję sobie okleinę na okleinę i zobaczę też, jak to by trzymało, jak to by wyglądało. Wcześniej na motocyklach zawsze oklejałem okleinę na okleinę i teraz betę też będę okleinę na okleinę oklejał. Nie będę zdzierał, a zobaczę, jak to z Raptorem wyjdzie. Paweł mi podpowiada, żeby tak nie robić, żeby poświęcić trochę więcej czasu i żeby bezpośrednio na plastik przykleić. Paweł fajnie ma poprzyklejane te okleiny na plastiki w tym białym Raptorze. Oskar się wprawił. Czwarte jego oklejanie to wyszło kozacko. No i odpowietrzyć hamulec muszę znowu. Ciągle coś jest do zrobienia.